Dzień dobry państwu. Przetoczyła się dyskusja nad otwartymi funduszami emerytalnymi, ograniczano nasze możliwości inwestowania w nie, ale problem się nie skończył, można powiedzieć, że nawet rozwija się twórczo i tak jak w ogóle problemy dotyczące naszej gospodarki I o tych wszystkich problemach, bo nie tylko ofer, będę dzisiaj z profesorem Krzysztofem Rybińskim. Zapraszam. Panie profesorze, pan bardzo ostro występował przeciwko decyzji rządu i parlamentu o redukcji tych, tych składek, możliwości płacenia do otwartych funduszy emerytalnych. Mieliśmy możliwość 7,5%, teraz mamy tylko 2%. Ale w tak, w rzeczywistości to przecież nie jest wolne inwestowanie. Tak naprawdę to wyznaczono nam i fundusze, w które możemy inwestować, i składki, ile, ile, do jakiej granicy możemy inwestować, a co więcej, te fundusze mają nałożone rozmaite ograniczenia, więc czy trochę, nie, trochę nie mylimy odbiorców, mówiąc, że bronimy wolności ich inwestowania, gdy w rzeczywistości tu chodzi o no, pewną, obcięcie pewnej i tak bardzo administracyjnie ustalonej możliwości. Sytuacja wygląda następująco. Ja miałem 20% mojej składki emerytalnej inwestowanej przez otwarte fundusze emerytalne na no, różne sposoby. I byłem pewien, z dużym prawdopodobieństwem, że te pieniądze do mnie wrócą wraz z odsetkami, które tam po drodze narosną, czy z wzrostem wartości akcji, które te fundusze miały. Teraz w wyniku ustawy, którą przegłosował parlament, ta znacza część tej mojej składki trafia do ZUS-u w sposób, który tworzy w ZUS-ie Coś na kształt piramidy finansowej z czasów grobelnego i bezpiecznej kasy oszczędności. To znaczy, oferuje się wysokie odsetki na tych naszych indywidualnych kontach w ZUS-ie. Na początek 8%, potem 7%. Przynajmniej są takie odsetki, przy których bankrutują kraje, nie są w stanie ich spłacać. Nam się wmawia, że można tyle zaoferować. Po to tylko, żeby na papierze pokazać, że emerytura będzie wyższa. A ja dobrze wiem, bo się znam na demografii ekonomii, że za 20 lat, 25 lat zUS i finanse publiczne no w tak dramatycznym stanie, że ja nie odzyskam znacznej części moich pieniędzy tam zainwestowanych. To jak pan mnie pyta, dlaczego ja protestuję? To ja protestuję przeciwko temu, żeby moje pieniądze zabierać z Funduszy, które inwestują na rynkach finansowych w różne instrumenty i pakować piramidę finansową globalnego, bo taki mechanizm już się w tej chwili powstaje. No tak, to powiedzmy sobie, to nie tyle piramida globalnego, co po prostu są księgowe zapisy, bo tak naprawdę tam nie ma przecież pieniędzy, to są tylko zobowiązania, prawda? Dla przyszłych rządów, nie dla tego no, ale rządu. To są zobowiązania, które narastają bardzo szybko. Tak. I ja, ja dzisiaj wiem i można powiedzieć Polakom: hmm. dzisiaj już wiadomo, że za 20 lat rząd polski przyszły i przyszły parlament nie będzie w stanie się z tego wywiązać.